Cześć wszystkim, mam na imię Ola i w tym roku jest 15 lat, mija, kiedy zajmuję się materiałami dla wodoru. Jestem z wykształcenia fizyczką, a od tych 15 lat zajmuję się inżynierią materiałową i to jest to, co kręci moim życiem. Więc dzisiaj chciałam wam trochę opowiedzieć o tym, czym jest wodór dla mnie, czym jest wodór dla przyszłości, czym jest wodór dla energetyki. Trochę skróciłam mój tytuł na pierwszym slajdzie i czy wodór jest przyszłością. Ale zacznijmy od tego właściwie, czym jest wodór i właściwie dlaczego wodór jest ważny dla mnie, dla was, dla całego naszego kraju i dla całego wszechświata. Nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła cytatem z mojego ukochanego serialu fantastycznego Space, The Final Frontier. Zawsze staram się zaczynać wszelkiego rodzaju opowieści o wodorze z takiej szerokiej perspektywy. A już jaka może być bardziej szeroka perspektywa niż kosmos? Wodór jest paliwem gwiazd. Jest tym, co sprawia, że nieboskłon wygląda tak, jak wygląda. Ale poza tym, że jest paliwem gwiazd, wodór jest w nas. Jest we mnie, jest w was, jest wszędzie. Gdyby nie wodór, nie byłoby życia, nie byłoby wody. Wodór jest moim przyjacielem, waszym przyjacielem i jest bardzo ważny. Tego się nie da ukryć. Czy dla chemika, czy dla fizyka, czy dla kogoś, kto myje samochód. Ale czemu wodór w kontekście energetyki i czemu tyle się o tym mówi? Często jest tak, kiedy mówię o tym, że zajmuję się wodorem, to słyszę, ach, wypadek, Hindenburg, wybuch, sterowca. Zawsze mnie to zastanawia. Dlaczego tak jest? Przecież nie myślimy o tym, że samochody płoną, że dochodzi do innych wypadków, a kiedy mówię o wodorze, o Jezu, wodór jest niebezpieczny, zaraz będzie wybuch. Coś nam w głowie się przestawiło i zaczęliśmy myśleć o wodorze jako o czymś strasznym. Ale może nie powinniśmy o tym myśleć w ten sposób. Może powinniśmy myśleć o tym, że wodór jest naszą przyszłością. Tutaj mamy zdjęcie sprzed bardzo wielu lat koncepcji samochodu wodorowego. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że już wczoraj na Facebooku czytałam dyskusję o tym, jak to w Australii wprowadzają dwa samochody seryjne na rynek, które będą zasilane wodorem. Więc może wodór nie jest taki straszny, może o wodorze powinniśmy myśleć w szerszej perspektywie. Nie tylko w kontekście samochodów, ale również w kontekście energetyki. Oswoiliśmy się z myśleniem o tym, że energetyka wiatrowa i ogólnie energetyka odnawialna jest czymś, od czego nie uciekniemy. Jest dla nas ważna. Każdy z nas, już zwłaszcza u nas na Pomorzu, widział turbiny wiatrowe, które przyczyniają się do tego, że nasza energia elektryczna jest dużo bardziej ekologiczna. Wielu z nas ma na dachach panele fotowoltaiczne. Energetyka odnawialna jest częścią naszego życia. A okazuje się, że wodór jest bardzo ważną częścią tego, aby energetyka odnawialna była właśnie częścią globalnego naszego zasobu energii i była związana z naszymi problemami energetycznymi. Może być również związana z energetyką atomową, którą w tej chwili każdy z nas czyta, interesuje się nią, ze względu na to, że wiemy, że najprawdopodobniej to również będzie bardzo ważna część naszego przyszłego życia, jeżeli chodzi o dostarczanie energii. Wodór również tam może być. Może być częścią tego wszystkiego, co nazywamy energetyką niekonwencjonalną, energetyką odnawialną, czy też energetyką proekologiczną, jakbyśmy chcieli to nazwać. Ale również wodór jest ważny dla przemysłu. I to nie tylko, kiedy mówimy o przemyśle chemicznym, ale również dla takich przedsiębiorstw jak huty. Już w tej chwili wiemy, że bez wodoru nasz przemysł nie będzie mógł funkcjonować tak, jak funkcjonuje teraz, jeżeli chcemy, żeby nasz świat, nasze zasoby ekologiczne zostały zachowane i żeby nasz ślad węglowy się zmniejszył. Jeżeli popatrzymy na to, co Komisja Europejska planuje dla nas w 2050 roku, jeżeli chodzi o wodór, to widzimy, że udział tego wodoru w gospodarce będzie duży, ale co jest ciekawsze, jest to, co widzicie Państwo tutaj. Gdzie ten wodór będzie wykorzystywany? Mamy bardzo duży udział transportu, to jest to, co widzieliśmy, mieliśmy samochód wodorowy, wiemy również o autobusach wodorowych, o pociągach wodorowych, ale nie tylko. Bardzo dużo wodoru będzie konsumowane przez wszelkiego rodzaju przemysł chemiczny,
ale również w źródłach, o których jeszcze nie wiemy. Komisja Europejska już w tej chwili bierze pod uwagę to, że w perspektywie 30 lat będziemy mieć zastosowania dla wodoru, o których jeszcze nie myślimy. I to jest bardzo ważne. Wodór w tej chwili możemy stosować w wielu miejscach, ale nie tylko jesteśmy do tego ograniczeni. Jeżeli popatrzymy na ten cały udział procentowy, to widzimy, że energia do przemysłu i nowe technologie w przemyśle to jest bardzo duży udział. Musimy też pamiętać o tym, że wodór poza energetyką, w kontekście taką jak zwykle myślimy, czyli energii elektrycznej, jest bardzo przydatny, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju rozwiązania dla ogrzewania i zasilania w energię cieplną budynków. To jest bardzo ważne z tego względu, że to właśnie ciepłownictwo przyczynia się bardzo do tego, jaki mamy ślad węglowy, jeżeli chodzi o nasz kraj i Unię Europejską. Więc nie powinniśmy myśleć o wodorze tylko w kontekście transportu, ale również w kontekście przemysłu, w kontekście energetyki i ciepłownictwa. No ale jak to jest z tym wodorem? Bo wodór jest produkowany w olbrzymich ilościach i w olbrzymich ilościach wykorzystywany między innymi w rafineriach. Kiedy wodór jest rozwiązaniem dla przyszłości, dla ekologicznej, dla ograniczającej emisję dwutlenku węgla i innych gazów toksycznych rozwiązaniem? Wodór jest wtedy proekologiczny, kiedy jest odpowiednio ekologicznie wytwarzany. I dlatego też Unia Europejska i specjaliści ustalili gradacje różnych kolorów wodoru. Ja zawsze mówię, że kiedy rozmawiam z ludźmi o wodorze, ja mówię, a ja się zajmuję tęczą, tak? Jedną z rzeczy, którym się zajmuję, to jest to, żeby wytwarzać rozwiązania dla różnych zastosowań, jeżeli chodzi o energetykę, produkcję i wykorzystanie wodoru. Przed tym wystąpieniem zacząłem się zastanawiać, jakim kolorem dla mnie jest wodór. I jak popatrzyłam na grafiki, które przygotowywałam do tego wystąpienia, stwierdziłam, że gdzieś w mojej głowie wodór ma kolor niebieski. Dzisiaj ubrałam się na czerwono, więc może powinnam powiedzieć, że wodór kojarzy mi się z czerwienią. Czasami też tak możemy myśleć, ale wtedy to jest ten agresywny kolor, wtedy myślimy o tym za wybuchu Hindenburga. Ale wodór faktycznie ma kolor, jeżeli chcemy powiedzieć na temat jego pozyskiwania. I to jest coś, co musimy pamiętać, że wodór wodorowi nie jest równy. Najlepszy dla nas, dla naszego środowiska jest wodór zielony. Wodór zielony to jest wodór, który jest pozyskiwany w procesie elektrolizy wody, o której zaraz będziemy również mówić. Przy czym do tej elektrolizy wykorzystywana jest energia pochodząca ze źródeł odnawialnych. No i tutaj mamy nasze farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, które mogą wytwarzać energię elektryczną, która będzie przechowywana niejako w wodorze. Mamy również wodór czerwony. Wodór czerwony, w którym wykorzystywana jest energetyka jądrowa i tak zwany water splitting, który wykorzystuje jakby dodatkowo to, że mamy bardzo wysoką temperaturę w reaktorze jądrowym, którą możemy przetwarzać na inne formy energii. Również mamy, możemy mówić o wodorze różowym, który również jest wytwarzany przy wykorzystaniu energii jądrowej, ale już wtedy mamy energię elektryczną powstającą w procesie w reaktorze jądrowym, a wykorzystywana ta energia jest do elektrolizy wody. Ale możemy również mieć wodór fioletowy, który wykorzystuje i wodę, i ciepło wytwarzane przez reaktor. Więc wodór ma różny kolor. Chcemy mieć wodór zielony, może czasami możemy wykorzystać wodór różowy. Nie do końca chcielibyśmy mieć wodór czarny albo brązowy, bo to jest wodór pochodzący z węgla, w związku z tym jest najmniej ekologiczny. Więc to jest jeden ważny aspekt tego, w jaki sposób myślimy o wodorze. Oczywiście bardzo ważnym aspektem, poza tym jaki ma kolor, czy jak ekologiczny, albo jak mało ekologiczny jest wodór, jest również to, jak on jest czysty pod kątem chemicznym. Ponieważ różne zastosowania potrzebują różnego poziomu czystości wodoru. Ale to jest już temat na cały następny wykład, w którym będziemy mogli mówić o różnych zastosowaniach wynikających z wodoru. Elektroliza wody
o której mówiliśmy sobie, kiedy omawiałam poprzedni slajd, jest procesem dosyć prostym pod względem chemicznym. Mamy z jednej strony wodę, dostarczamy energię elektryczną i z drugiej strony otrzymujemy wodór. Oczywiście ta elektroliza może następować w temperaturze pokojowej, ale również może następować w podwyższonej temperaturze. Wtedy będziemy mówić o elektrolizerach parowych. To jest jeden z plusów wodoru i myślenia o wodorze jako części naszego systemu energetycznego, ponieważ możemy wykorzystywać źródła energii elektrycznej, takiej, które pracują w temperaturze pokojowej, czyli na przykład odnawialne źródła energii, ale możemy wykorzystywać energetykę jądrową, która będzie jeszcze dzięki temu zwiększała swoją przyjazność dla środowiska i wtedy będziemy mieli możliwość zasilania na przykład samochodów naszych prywatnych, a już w tej chwili w bardzo wielu miastach na całym świecie transport publiczny jest oparty o samochody wodorowe czy autobusy wodorowe. No i oczywiście muszę tutaj wrócić do tego wielkiego wybuchu i tego, od czego zaczęłam, od tej czerwieni złości i niebezpieczeństwa, które może się kojarzyć z wodorem. Czy samochody wodorowe są bezpieczne? To jest pytanie, które zawsze się gdzieś pojawia. Czy jak jadę samochodem wodorowym i coś się stanie, to czy to jest bardzo niebezpieczne? No i tutaj przygotowałam taką zupełnie prostą grafikę. Mamy dwa przypadki. W momencie, w którym mamy zbiornik wodoru, dochodzi nam do przedziurawienia tego wodoru, wodór zaczyna wypływać czy ulatniać się z naszego zbiornika, dochodzi do zapłonu. Wodór, jako lżejszy od powietrza, będzie unosił się do góry. Jest bardzo dużo takich informacji, można zobaczyć testy, które są przeprowadzane na samochodach czy autobusach wodorowych, że ogień idzie do góry i wodór nam się wypala. W momencie, w którym byśmy mieli taką samą sytuację z samochodem zasilanym standardowym paliwem, benzyna będzie nam wyciekać pod samochód, pojawią nam się pary benzyny, wszystko nam się zapali i samochód nam spłonie. Zresztą myślę, każdy z nas widział efekt zapłonu w samochodzie spalinowym, więc nie powinniśmy się bać tego wodoru i to jest taka myśl, którą chciałabym, żeby Państwo zabrali ze sobą do domu, że wodór jest moim przyjacielem, ja się tym zajmuję zawodowo, więc mi jest łatwo mówić, ale wodór jest bardzo ważny dla nas, zarówno dla transportu, jak i dla energetyki. Jest kwestią tak naprawdę być albo nie być tego, w jaki sposób będziemy się poruszać, jak będziemy pracować, będzie nasz przemysł funkcjonował, z tego względu, że jest tym jednym puzelkiem, który jest niezmiernie ważny do przyszłości naszej energetyki. Mówiłam o energetyce, mówiłam o całkiem sporo na temat samochodów, ale gdzie tak naprawdę w tej chwili możemy już widzieć zastosowania dla wodoru w naszej energetyce? Wodór może być świetnym magazynem. Niestety z energią jest tak, że nie możemy sobie poukładać wodoru czy tam czegokolwiek innego w magazynie i sobie brać kartridże. Możemy magazynować to w bateriach, ale nie będzie to zbyt efektywne, więc możemy produkować wodór, przechowywać go zarówno w zbiornikach gazu sprzężonego, wodoru kriogenicznego. Możemy go bezpośrednio przetwarzać do swoich zastosowań z energii elektrycznej, która będzie pochodziła na przykład z elektrowni wiatrowych, albo z farm fotowoltaicznych, albo z energetyki jądrowej. Jak popatrzymy sobie na taki schemat, który pokazuje nam to, gdzie ten wodór może się znajdować w naszym obiegu energetycznym, to widzimy, że ten schemat jest dosyć, powiedzmy, może nie tyle skomplikowany, to składa się z całkiem dużej ilości elementów. I każdy ten element, ja lubię nazywać, już parę razy o tym mówiłam, takim puzzlem, który będzie bez niego całego obrazu nigdy nie zobaczymy. Z jednej strony mamy wodór i jego zastosowania, o których już mówiliśmy, o transporcie, o przemyśle chemicznym, o ogrzewaniu. Z drugiej strony mamy naszą sieć elektroenergetyczną. Do tej sieci dostarczamy energię elektryczną, która pochodzi zarówno z źródeł konwencjonalnych, jak i z źródeł odnawialnych, z energii atomowej. I dzięki temu możemy tą potem energię przetwarzać albo z powrotem na wodór, albo, tak jak widzimy, wodór przetwarzać na energię elektryczną i to nam będzie wracało do sieci. Co jest istotne, to jest to, że wodór jest bardzo uniwersalnym źródłem czy nośnikiem energii tak naprawdę.
Więc może być wykorzystywany w wielu miejscach. Jeżeli będziemy potrzebować energii elektrycznej, możemy za pomocą ogniw paliwowych przetworzyć wodór na energię elektryczną. Ogniwa paliwowe, w tej chwili ich technologia jest już dosyć technologią dojrzałą, jest stosowana w wielu miejscach. Na przykład w trakcie epidemii COVID-a były stosowane takie generatory elektryczne oparte o ogniwa paliwowe w mobilnych szpitalach. Może to być świetne zapasowe źródło prądu. Może to być, możemy zasilić tym wodorem samochód. A z drugiej strony ten sam wodór, który został wytworzony na przykład wtedy, kiedy bardziej wiało albo słońca było więcej z farmy fotowoltaicznej, możemy wykorzystać do ogrzewania. W związku z tym w całym bilansie energetycznym ten wodór gdzieś znajduje się jako jeden z elementów. Musimy pamiętać o tym, że jak mały byłby, nie byłby ten element, albo jak duży, bez tych pośrednich elementów nie jesteśmy w stanie utrzymać systemu energetycznego w takiej formie, żeby on był stabilny i dla nas bezawaryjny. Chcemy mieć utrzymane, chcemy mieć światło, chcemy mieć ogrzewanie, więc wodór jest częścią tego rozwiązania. Nie jest całkowitą odpowiedzią, bo na to składa się wiele elementów, ale na pewno jest ważne. Najważniejsze jest to, że najprawdopodobniej w ciągu kilkudziesięciu następnych lat odejdziemy od ekonomii opartej o paliwa kopalne, takie jak ropa czy węgiel, a przejdziemy do ekonomii czy gospodarki wodorowej. Wodór będzie ważną częścią naszego bilansu energetycznego i mam nadzieję, że Państwo nie będą się bali wodoru i zobaczą, jak ważny wodór jest dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Aleksandra Mielewczyk-Gryń i pracuję w grupie Protons in Solids. Dziękuję.